Na program zaprasza Gumie Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam państwa w kolejnym odcinku magazynu z e, Proszę państwa, w dzisiejszym odcinku poruszymy e, temat olejów silnikowych. E, jaką funkcję, jaką rolę spełniają w naszym silniku, jak właściwie dobrać, jak często wymieniać. Także w dzisiejszym odcinku temat dość rozległy, ale skupimy się na najważniejszych rzeczach. Zapraszam. Do czego służy olej w silniku? Oczywiście każdy z państwa doskonale wie, czyli do smarowania e, elementów. Ruchomych w silniku, jak również i do odprowadzania ciepła z niego. Jak często wymieniać olej? Tutaj są różne zdania podzielone, ale naj, naj, najlepszym wskaźnikiem jest to, co producent przewiduje co mówi w książce serwisowej, te interwały wymian. One są różne. Najczęściej, najczęściej wahają się między 15 a nawet 30 tysięcy kilometrów. Oczywiście te interwały są dobrane do normalnej jazdy, normalnej eksploatacji. W przypadku, gdy nasz pojazd ciężko pracuje, lub gdy mamy naprawdę ciężką nogę, ten okres między wymianami powinniśmy skrócić sobie około 30. To na pewno zaowocuje nam dłuższą żywotnością silnika. Absolutnie nic się nie stanie, jeżeli skrócimy sobie ten, ten czas wymiany, czyli powiedzmy nie 15, a 10 tysięcy kilometrów i zrobimy wymianę, nic się absolutnie nie stanie, możemy tylko, że tak powiem, pomóc, wydłużyć żywotność naszej jednostki napędowej. Gorzej, jeżeli ten czas wydłużymy, o naprawdę podwoimy go wręcz. Co może się stać? Szanowni Państwo, wszystko może się stać. Olej z każdym kilometrem się utlenia, traci swoje właściwości smarne. Ten filtr olejowy, który powinien zostawać na częściach, szczególnie na gładzi cylindrowej, podczas pracy zostanie przerwany. Olej ścieka, nie osadza się na częściach i może doprowadzić to po prostu do przycierania, czy wręcz zacierania części ruchomych. W silniku jest mnóstwo rzeczy, które wymagają smarowania. Wszystkie rzeczy, które trą o siebie, to wymaga właściwej jakości oleju, i o tej jakości właśnie teraz porozmawiamy. A czym się kierować przy doborze oleju do naszego pojazdu? Każdy producent, każdy konstruktor silnika już przewidział na etapie produkcji, jaki olej ma być zastosowany. Do danego silnika, gdzie możemy znaleźć takie informacje? Oczywiście w książce serwisowej. Jeżeli takiej nie posiadamy, możemy dowiedzieć się w serwisie autoryzowanym danej marki, ale również po, po otwarciu maski możemy się zorientować w szybki sposób, czy producent nam tu podpowiada. I w przypadku tego, tego auta, akurat nam tutaj producent podpowiada, że w tym silniku powinien być zastosowany olej o lepkości 10W40. Pierwsza wartość 10W mówi nam o, o lepkości oleju w niskich temperaturach. Druga, druga liczba 40 określa nam gęstość oleju w wysokich temperaturach. Także w o tych parametrach olej powinniśmy zastosować w tym silniku. Dlaczego ważne jest aby stosować olej przeznaczony do konkretnej marki, do konkretnego silnika. Tak jak Państwu wcześniej już powiedziałem, na etapie produkcji e, są określone, określone luzy części ruchomych, e, spasowanie konkretnych elementów, dlatego już na etapie produkcji e, jest ważne, e, jest określone. Jaki olej będzie stosowany w późniejszym e, czasie? Oczywiście, z biegiem kilometrów, z biegiem, z biegiem lat silnik się zużywa, e, powstają większe luzy niż nominalne, fabryczne. E, ten olej również możemy z czasem zmieniać na inny niż producent zaleca. E, dlaczego? Dlatego. Z takich powodów, przed chwilą powiedziałem, powstają pewne luzy większe niż, niż, niż nominalne, niż producent przewiduje. Oprócz ustalenia samej lepkości oleju, oczywiście ważny dobór jest pod względem tego, czy olej ma być mineralny, syntetyczny, czy może półsyntetyczny. Czym się różnią takie trzy grupy olejów? Oleje mineralne podstawowa rzecz, jak zresztą wszystkich olejów to jest baza. W olejach mineralnych bazą są pochodne rafinacji ropy naftowej. W olejach syntetycznych bazą są substancje chemiczne, czysto chemiczne, dlatego też się to nazywa syntetyk, full syntetyk różnie to producenci nazywają. A oleje półsyntetyczne jak sama nazwa wskazuje mieszanka baz mineralnych i baz syntetycznych. Dodam, że Bazą jest to około 80% olejów, pozostałe 20% to są różne dodatki uszlachetniające dany produkt. Szanowni Państwo, olejów, oleje mineralne tak naprawdę w samochodach współczesnych, zarówno nowych, jak i, jak i starszych, kilkunastoletnich, już raczej się nie stosuje. Olejów mineralnych, oleje mineralne zazwyczaj stosowane są już w, w urządzeniach, maszynach rolniczych, praktycznie do takich celów. Oleje półsyntetyczne, syntetyczne. Praktycznie wszyscy mechanicy zgodnie, zgodnie mówią, że oleje syntetyczne to jest najlepszy wybór dla naszego silnika. Oczywiście wszystko zależy od stanu technicznego, stopnia zużycia danego silnika. Ale olej syntetyczny mniej, mniej podlega utlenianiu z tego tytułu, że cały, cały skład, praktycznie jego. Są to substancje chemiczne, niemineralne. Czym się kierować przy wyborze oleju do naszego silnika? Na pewno nie ceną. Jak jeżeli Państwo kiedykolwiek kupowali olej tej samej klasy, lepkości, jakości, olej może kosztować 80 zł za 5 litrów, ale może kosztować i 250 zł. Skąd te różnice? Oczywiście każda marka ma swoją renomę i za to też płacimy. Ale im, im lepsza marka, im bardziej znana, na pewno nie pozwoli sobie na wypuszczenie olejów na złej jakości. Nieznane marki, a dużo ich jest na rynku. Tak naprawdę do końca nie wiemy, kto to przebadał, w jakich laboratoriach, z czym to jest mieszane i czy, to, czy ten syntetyk, o których nam informuje na opakowaniu, to jest faktycznie pełen syntetyk. Dlatego też kierujmy się e, rozsądkiem, e, nie wybierajmy najtańszych produktów, bo to olej e, smaruje nam no, naj, najważniejszą rzecz w naszym, w naszym samochodzie, czyli silnik, serce, serce całego samochodu. Dlatego nie należy e, oszczędzać na olejach. E, oczywiście, jeżeli przymierzamy się do wymiany oleju, warto też zakupić e, dobrej jakości markowy filtr oleju. Bo to też jest bardzo ważne. Gdy wydajemy 200 zł na dobry olej, nie żałujmy na dobry filt oleju. Różnica 5 zł naprawdę chyba nikogo nie zbawi. A słabej jakości filt oleju, mimo świetnego oleju, potrafi też doprowadzić do zniszczenia silnika. Olej wybrany, filtr wybrany, zatem wymieniamy olej. Oczywiście. Najczęściej udajemy się do, w tym celu do, do warsztatu samochodowego, gdzie fachowcy e, za pomocą odpowiednich narzędzi, podnośników, kluczy wymieniają na ten olej fachowo. Oczywiście jeżeli ktoś czuje się na siłach i ma odpowiednie do tego warunki, czyli najlepiej garaż z kanałem e, albo jakiś najazd, można takiej czynności dokonać i samemu, bo to nie jest jakaś mocno skomplikowana e, czynność, e, warunek. Czystość. Żaden przepalony olej, jakiś świeży, nie może trafić nam e, na ziemię, nie może się rozlać. Musimy dba, zadbać o to, żeby naprawdę ani kropla oleju nam się nie ulała poza naczynie, do którego zlewamy ten olej. I oczywiście zachować wszystkie środki ostrożności e, zalecane przy tej czynności. E, oczywiście narzędzia, narzędzia, jakie nam będą potrzebne, musimy zadbać sami. Nie będę tutaj mówił jak wymieniać olej, bo jeżeli ktoś się zabiera za taką czynność, zapewne już tą wiedzę posiada. Ja choć potrafię, nigdy się za to nie zabieram, bo można się po prostu nieźle pobrudzić. Oczywiście oprócz regularnych wymian oleju w silniku, niezbędną czynnością, jaką powinniśmy przeprowadzać regularnie, to jest kontrola jego poziomu. Silniki nowe czy stare potrafią po prostu sparać olej. Każda firma, każda marka ma swoje normy zużycia oleju zazwyczaj na 1000 km i naprawdę to są, mogą być bardzo różne, nawet spotkałem się, nie wymienię tej marki, spotkałem się z normą 1 litra na 1000 km. Także wyobraźcie sobie Państwo, że przez interwał na, na przykład 15 tysięcy km silnik może zużyć 15 litrów oleju, dlatego ta czynność. Powinna być przeprowadzana regularnie, zawsze przed dłuższą podróżą. Jak sprawdzić? Oczywiście, to jest banalna rzecz, e, którą każdy kierowca, każdy powinien, powinien wiedzieć. Oczywiście, współczesne samochody e, mają wspomaganie w postaci czujników elektronicznych. Podczas uruchamiania e, mówią nam, informują nas na desce rozdzielczej, e, że jest za mało oleju, ale najlepszym rzeczą jaką możemy sprawdzić to fizycznie sprawdzić za pomocą klasycznego bagnetu czy olej jest we właściwym, na właściwym poziomie na każdym bagnecie macie Państwo e, zaznaczone minimalny i maksymalny poziom oleju jaki powinien się znajdować w silniku oczywiście poziom środkowy jest to optymalny jaki powinien być Zachowany. Także regularnie sprawdzajmy poziom oleju, bo tak jak mówiłem, silniki potrafią zużywać naprawdę niezłej ilości oleju. Samą kontrolę poziomu oleju sprawdzamy na ciepłym silniku po około 10 minutach od zatrzymania go na możliwie poziomy, poziomej nawierzchni. Ważna rzecz przy dolewaniu oleju: lejemy po troszeczku i, i sprawdzamy co chwilę poziom oleju. Nie wlewamy od razu litr 2, tylko szklaneczkę. Odczekać chwilę, aż ten olej doleci do miski olejowej. Sprawdzamy magnetem, ewentualna dolewka, Szanowni Państwo. Oczywiście, aby dolać olej, trzeba wiedzieć, gdzie go dolać. Dlatego warto przed tą czynnością zorientować się w komorze silnika, gdzie jest właściwy, e, właściwe miejsce, właściwy korek do oleju. Bo zdarzały się osoby, a znam takie, że dolały olej do zbiorniczka wyrównawczego. Płynu chłodzącego. A tak, dla rozluźnienia kilka filmików znalezionych w sieci. Zapraszam. Podsumowując dzisiejszy odcinek, właściwy olej, właściwy filtr, w odpowiednim czasie wymieniony olej, a nasz silnik będzie przez wiele lat jak nowy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.